Tomek Kieroszek Doradca TV i portfel edukacyjny, spore rozzady w portfelu, bo dwie spółki, które wydawały się być najlepszymi w tym portfelu, wypadły z niego. Tak też bywa na giełdzie. Natomiast kolejna spółka, która się w portfelu pojawiła, to jest spółka CCC. Zgodnie z teorią kupowania pod maksima historyczne. Opowiem zaraz o tym i opowiem także o czymś z ekonomii behawioralnej. A propos tego, dlaczego lubimy trzymać się błędnych decyzji, nawet jeśli widzimy, że one są błędne i przynoszą nam cały czas straty. Dzisiejszy odcinek jest w zasadzie o tym, czy warto mieć pieniądze, czy warto mieć rację. Moim zdaniem zdecydowanie warto mieć pieniądze, jeśli chodzi o rynek giełdowy, a trzeba często przyznawać się do błędów przed samym sobą. Ja tutaj jestem trochę wyjątkiem, bo prowadząc kanał na YouTube, przyznaję się do błędów przed szerszą publicznością, więc można powiedzieć, że jest troszeczkę trudniejsze to zadanie. Niemniej jednak, na giełdzie chodzi o to, że jako inwestorzy indywidualni popełniamy te błędy, przyznajemy się do nich i ważne, że mamy plan, co w związku z tym zrobić. Zobaczcie taką sytuację. Kupujecie spółkę dobrą fundamentalnie, dobrą technicznie, w silnym trendzie wzrostowym, w dobrym momencie, na topie, w rynku, który ma perspektywy rozwojowe. Nie jest rynkiem, który się kurczy, tylko rynkiem, który, się, który rośnie, i w zasadzie wszystko działa. Wszystko działa tak jak należy, jest podręcznikowo. Jednak przychodzi sytuacja, kiedy ten kurs wyraźnie spada. Jesteście czy to ze stop lossem, czy bez, bo jednak dużo ludzi nadal uważa, że gra ze stop lossem to głupi pomysł. Cena spada, kilkuprocentowa korekta zmienia się w dziesięcioprocentową, dwunastoprocentową, piętnastoprocentową. Bardzo wiele osób wtedy zaczyna szukać informacji, które utwierdzają je w przekonaniu, że to była dobra decyzja, że nic się nie dzieje, że warto poczekać. Jeśli ta skala spadków robi się coraz większa, a przypomnę, że według niektórych teorii skala spadków rzędu 20% jest już wejściem w BESSE danego instrumentu. To jest taki e, mały wskaźnik, e, ciekawostka, nie dotyczy to totalnie bitcoina. Tam potrafi w dwa dni zmachnąć się 20% w jedną i w drugą stronę, tam się trend od razu nie zmienia. E, no ale to abstrahując od tego, wracamy do głównej teorii, czyli kupujemy jakąś spółkę, która jest wyśmienita, wszystko działa, ale jednak cena spada. Nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, możemy tylko dostosować się, czy sprzedajemy, czy nie. E, bardzo często ludzie wtedy jeszcze uśredniają swój zakup Przykładowo kupiłem spółkę za 100 zł, spadła prawie o 50% do 50 zł. Przy 50 zł stwierdzam, że kupuję więcej i teraz moja średnia cena zakupu wyszła, jak oczywiście matematyka wskazuje, 75 zł. Jestem dumny jeszcze z siebie, że uśredniłem sobie cenę zakupu. Ale tak naprawdę ja cały czas tracę. Jeśli to jest już sytuacja, w której te ceny cały czas spadają, to ja tylko i wyłącznie oszukuję siebie, uśredniając ten zakup. I to jest coś, z czego ja się na szczęście wyleczyłem. To jest jeden z takich podstawowych błędów początkujących, i w tym przypadku zdecydowanie wolę szybko ciąć straty i starać się jak najbardziej dawać zyskom rosnąć, ale o tym też Wam zaraz powiem. Człowiek jest niestety tak skonstruowany, że bardziej go boli, że mało zarobił, niż że coś tam stracił. Wydaje się to absurdalne, ale jak zaczynamy przygodę z rynkiem finansowym i widzimy na koncie minus 50, minus 100, minus 200, to często boli nas to dużo mniej niż to, że na przykład mogliśmy zarobić 500, a zarobiliśmy 300. I boli nas to, gdzie te nasze 500, tak? A nie boli nas to, że fizycznie ponieśliśmy stratę. I ja też gdzieś odczuwam niedosyt, że mogłem ponad 500 złotych zarobić z tych transakcji, tam bodajże w maksymalnym, najlepszym momencie chyba nawet 600, a ostatecznie wyjąłem około 300, ale no, tak na logikę i na zdrowy rozum jest to 300 złotych na plusie. A dlaczego wyszedłem w danym momencie? O, to już wam pokazuję konkretnie. To jest doskonała okazja, żeby pokazać wam coś, z czym ja się męczyłem przez dłuższy czas. Bo, tak jak stara Maksyma Giełdowa mówi, tnij szybko straty i daj zyskom rosnąć. To pięknie brzmi, oczywiście, tak filozoficznie i tak bardzo prosto, ale w praktyce już nie jest tak łatwo. To szybkie cięcie strat to jest właśnie to, że jesteśmy w stanie zaryzykować jakiś procent kapitału, czy tam jakąś małą kwotę. Nie idzie po naszej myśli, szybko ucinamy stratę, dziękujemy. Nie dajemy tej stracie się pogłębiać. I wydaje mi się, że z tym już w miarę sobie poradziłem. Ale druga część to jest jeszcze to, żeby dać zyskom rosnąć. Ja miałem z tym problem i bardzo szybko wypadałem z transakcji. To znaczy, potrafiłem znaleźć dobrą spółkę z dobrym momentem wejścia. Natomiast bardzo szybko skupiałem się na tym, jak zrealizować dużo mniejszy zysk. Po prostu zarobiłem 10% i już. Krążyłem, jak tu przesunąć tego stop-lossa, który tak naprawdę wtedy staje się tak zwanym take profitem, czyli zleceniem, które realizuje już zysk, bo w tym momencie na przykład miałem plus 10%, i ja już myślę, jakie wyjąć, chociaż potencjał tej spółki jest dużo większy. I moje doświadczenia były takie, że wychodziłem z jakiejś transakcji, na przykład właśnie plus 12%, natomiast przez cały rok spółka dała zarobić 40%. I teraz pytanie, dlaczego mnie tam nie ma. Bardzo szybko realizowałem te zyski albo przesuwałem te zlecenia tak wysoko, że każda większa korekta od razu mnie wyrzucała. Czyli ten trend, który ja Wam pokazywałem, że on idzie jak po schodkach, mnie tak naprawdę na większych korektach całkowicie wyrzucał. I dlatego też wolę mniejszą kwotę, ale szerszego stoplosa, żeby dać tym zyskom się rozpędzić, dać im rosnąć. Dlatego też miałem tutaj w jednym i drugim przypadku szerokie stoplosy. No i przechodzimy do konta i do konkretów. Coś tu możemy rugać, bo jest to nagrywane w dzień w trakcie sesji. Nie wygląda szałowo ten portfel na razie. Dużo jest gotówki, bo środków do zainwestowania jest ponad 6 tysięcy i to oczywiście zamierzam naprawić w najbliższym czasie. Co ja jednak chciałem Wam pokazać? 11 Beat Studios. Coś, co mi się mocno nie podobało, jeśli chodzi o to zachowanie od ceny maksymalnej. Tak jak Wam wspominałem, to przebicie do ponad 200 zł. Ja czekałem na jakiś retest i nie miałem z tym problemu, bo dokładnie tak zakładałem, że będzie jakiś retest, ale chciałem dać oczywiście zyskom rosnąć. Spodziewałem się, że będzie powrót do poziomu 190 coś. Tak mniej więcej zakładałem, więc tam, gdzie większość ludzi postawiłaby gdzieś tu 100 losa, ja go postawiłem nieco niżej na 189, bo też mam tak, że te stop lossy jeszcze są troszeczkę niżej niż wydawałoby się, że powinny być. To też gdzieś tak, po prostu z mojego doświadczenia wynika, że tak jest lepiej. I w tym momencie ja się na to absolutnie zdecydowałem, bo ta przecena do tego stopnia jest już po prostu dla mnie za duża. I wolę zrealizować w tym momencie zysk. Pamiętajcie, że ja to kupowałem dużo taniej i poczekać. Nikt mi nie zabrania wejść w późniejszym momencie, kiedy na przykład znowu powróci do trendu, kiedy będzie jakaś dobra wiadomość. Nikt mi absolutnie nie zabroni tej wejść. A ja się obawiam, że w moment, w którym to spadło aż do 172, no to już jest dużo większa przecena, której ja po prostu w swoim scenariuszu nie zakładałem. Nie zrobiłem nic więcej ponad swój plan. Oczywiście, że chciałem zarobić więcej, nadal uważam, że to jest świetna spółka, ale wolę mieć zrealizowane 300 zł zysku niż rację w długim terminie, ale ten zysk spadnie do zera. W przypadku, a jeszcze Wam dodam a propos 11 Beat Studios, że bardzo istotną informacją, która dla mnie też miała na to wpływ jest CI Games ze swoim snajperem i krachem, który miał miejsce w dniu premiery. Pamiętacie jak mówiłem, że kupuje się Plotki sprzedaje fakty, i na premierach gier czasami akcje mogą spadać. No, chyba nikt się nie spodziewał, że spadną aż tak, bo to był krach. Były tak zwane widły, czyli zawieszono kurs akcji, i to jest moim zdaniem bardzo istotna informacja dla całej branży producentów gier. To jest taki kubeł zimnej wody, że to nie jest tak, że każda spółka musi lecieć, Sky is the limit. I yy, każda spółka, która zajmuje się grami, będzie już do końca świata wysoko wyceniana, może to wpłynąć na sentyment dla całej branży w krótkim terminie. I między innymi dlatego zdecydowałem się, że jak najbardziej ten stop loss zostaje, nic tutaj absolutnie nie mieszam, jest ok, nic na razie nie dokupuję, po prostu czekam. To jest kwestia 11 Bit Studios, zysk zrealizowany, nic innego mogę nie powiedzieć jak czekam. Druga sprawa, Celon Farm. To mnie fizycznie dosłownie boli, bo uważam nadal, że jest to świetna fundamentalnie spółka, która niestety nie popisała się wynikami. Ja już oczywiście tutaj miałem obawy, ten stop loss u mnie był na poziomie 32 zł, to też dodam. Więc przy momencie wejścia tak naprawdę oznacza to, że zarobiłem na prowizję. Jestem właściwie totalnie na zero, albo tam na 2-3 zł na plusie, tak dokładnie, bo nieco wyżej niż wszedłem, po nieco wyższej cenie sprzedałem. W praktyce też zjadły prowizję tych kilka złotych zysku. I jeszcze na tym etapie, kiedy była ta korekta, a ja byłem poniżej, byłem dosyć zadowolony, no bo znowu zaczyna odbijać. Planowo, modelowo, tak jak w moim scenariuszu to miało iść. Niemniej jednak, wyniki i rekomendacja Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska sprowadziły te cenę dużo, dużo niżej. No teraz już wygląda na to, że trochę odbija. Tu było trochę ludzi pewnie ustawionych ze zleceniami, niemniej jednak mnie już tutaj nie ma na tej spółce. Dom Maklerski Bosia powiedział: Trzymaj, a nie kupuj. I cena docelowa na poziomie 25 zł. Ja mam takie podejście, że rekomendacje giełdowe pomagają mi bardziej, jeśli chodzi o tę szeroką informację. Czyli nie tyle, co kupuj czy trzymaj, bo to mnie najmniej obchodzi. Bardziej mnie obchodzi, co dom maklerski myśli i na co zwraca uwagę. No, tutaj raczej jest kwestia wyników finansowych. Jak się, jak się wczytacie, jak się przyjrzycie, no nie są one rewelacyjne. Więc trochę spółka zawiodła oczekiwania. I to mogło y, oczywiście grać y, pierwsze skrzypce, do tego do całej, y, zdecydowanie do całej branży znowu też troszeczkę pogorszył się sentyment y, i w zasadzie dlatego mnie już tutaj też nie ma. Y, mówi się trudno, znowu będę obserwował sytuację, może jeszcze do tego wrócę, ale na pewno nie chcę w tym momencie przy kolejnej fali spadkowej uczestniczyć i wmawiać sobie, że mam rację, bo nie wiem do jakiego stopnia te akcje mogą spadać. I teraz znowu emocje kontra y, twarde liczby. Jak się dobrze zastanowić, y, to zarówno Eleven Beat Studios, jak i Celon Pharma są poniżej poziomów, na których ja stawiałem stop lossa. Czyli gdybym w tym momencie nadal trzymał te akcje, to mój zysk by się zmniejszył. Jeszcze nie przyszedłby w stratę, chociaż na Celon Pharma już by przeszedł w stratę. Natomiast na Eleven Beat Studios ten zysk by się cały czas zmniejszał. W zasadzie ty, na tym mogę skończyć, jeśli chodzi o podsumowanie tego, co się wydarzyło. Chciałem dać dużo miejsca, żeby zyski rosły, bo tak staram się z reguły robić. Skończyło się tak, jak się skończyło. Mogę jedynie myśleć o kupowaniu kolejnych spółek. Ale zanim jeszcze o tej spółce, którą kupiłem do portfela, powiem Wam od razu z tym efektem utopionych kosztów. Bo powiedziałem o tym bardzo w uproszczonej wersji, że patrzymy mniej na zboli te minus 200 zł, niż to, że tam za mało zarobiliśmy. Chodzi tutaj jednak o taki szerszy efekt, nawet Wam. Wikipedia powiemy jak to sobie tłumaczy. Yy, ludzie mają skłonność do trzymania się wcześniej podjętych decyzji, nawet w sytuacji, gdy okazały się one niekorzystne, ale uwaga, były związane z poniesieniem dużych kosztów lub ze znacznym wysiłkiem. I to jest tak jakby sprzeczne z teorią ekonomii. Yy, jest to sprzeczne z właściwie często logiką. Wydawałoby się, że chcemy uniknąć strat, wydawałoby się, że mamy taką awersję do strat. Ale to fajnie pokazuje to biznes. O tak, bo na giełdzie to czasami jest właśnie to, że my liczymy na to, że spółka odbije, trzymamy te straty, te straty rosną, czasem uśredniamy, te straty znowu rosną, ale w biznesie to jest fajne. Ja też miałem z tym do czynienia w biznesie, bo też kiedyś miałem spółkę, którą ostatecznie zamknąłem. Lepiej jest prowadzić jeden biznes dobrze niż dwa byle jak. Niemniej jednak, jak była decyzja o tym, że chcę wyjść ze spółki, już nie chcę jej prowadzić, to widziałem te wszystkie koszty, czyli mój ciężki rok pracy, te pieniądze, które w to włożyłem, zaangażowanie, czas, kontakty itd., 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 chociaż logika nakazywała mi wyjść z tego, bo w dłuższym terminie nie zapowiadało się, żeby to miało dobre zyski, miało to fatalny wpływ na moje zdrowie, więcej było minusów niż plusów. No niemniej jednak cały czas nie bolało mnie to, że mam przed sobą jeszcze kilkadziesiąt lat życia, ale bolało mnie to, że poświęciłem rok pracy na budowę spółki, która jednak nie odniesie sukcesu. I to jest właśnie efekt, z którym musimy się uporać. Stało się, było, minęło, tniemy stratę, żeby i była jak najmniejsza, żeby był jak największy kapitał na koncie, żeby ten kapitał mógł pracować na kolejnych inwestycjach. Czasem to się wydaje takie bardzo proste, bo to tak się mówi w teorii, w książkach i tak dalej. Uwierzcie, na prawdziwym rynku. no Ja sobie wyobrażam teraz, kogoś, kto posiada akcję CI Games. I w tym momencie traci minus 30% bez żadnego stop lossa, bo ślepo wierzy w tę spółkę. To jest w tym momencie poważny problem, bo teraz albo trzeba się pogodzić z tym, że 30% straciliśmy 1 trzecią inwestycji i ciechamy to mocno, albo zaczyna właśnie grać to, co sobie powiedzieliśmy a propos efektu utopionych kosztów i psychologii. No bo może odbije, bo w dłuższym terminie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nigdy nie jest łatwe. Ale dużo łatwiej jest się z tym uporać, jeśli mamy plan wcześniej, bo jeśli my zakładaliśmy, że CIA Games będzie tylko rosło i nie mieliśmy żadnego stoplosa i nie mieliśmy żadnego punktu, w którym chcemy wyjść, jeśli będzie gorzej, to mamy problem. Bez planu mamy wielki dylemat, gdzie musimy podjąć nagle decyzję, kiedy coś już się stało. Gdybyśmy mieli plan wcześniej, to pewnie mielibyśmy stop stoplosa poniżej i ta spekulacja miałaby sens. No, i nowy zakup, CCC, spółka, którą na pewno znacie, nawet jeśli nie interesujecie się giełdą, czyli obuwie, gigantyczny gracz, jeśli chodzi o obuwie na polskim rynku. Znany, bo widać go w każdym centrum handlowym i w wielu też mniejszych miastach Polski, więc tutaj może i fundamentów, i tego, na czym zarabia cały biznes, nie będę Wam dokładnie przedstawiał, a powiem Wam o co chodzi z teorią kupowania mm, historycznych szczytów. Tak jak wam mówiłem w którymś z początkowych odcinków, kupowanie spółek trendowych to jest nic innego jak zakwalifikowanie ich do spółek trendowych, czyli spółka zdecydowanie z kwartału na kwartał rośnie. Ten trend technicznie wygląda ładnie, szukamy miejsca na wejście w momencie, gdy mamy korektę. I to jest tak, jakby podstawa do tego. Ale historyczne szczyty, to jest, można powiedzieć, jeszcze krok dalej, bo selekcjonujemy spółki nie tylko w silnym trendzie, ale w trendzie, który doprowadził te spółki do maksymalnie historycznie wysokich wycen. Czyli najprościej mówiąc to, spółka nigdy w historii swojej na giełdzie nie była jeszcze tak wysoko dotowana. Zobaczcie sobie przykład. CCC. Mamy CCC. I w tym momencie bierzemy sobie maksa. Ona jest od 2004 roku na giełdzie i jesteśmy w okolicach maksa, prawda? Dlaczego to jest ciekawa te, te, teoria kupowania? Bo ona też tutaj miała maksa i tu miała maksa i tu miała maksa, więc, tak jakby dobrze kierowana pozycja. No, zobaczycie chociażby przykład spółki LPP, która kiedy ktoś pokazywał, że. LPP kosztuje 100 czy 200 czy 300 czy 500 zł. To była to już bardzo duża cena. Natomiast dzisiaj 6795 zł. Więc takie pozytywne przykłady też się zdarzają. Oczywiście podejrzewam, że mało kto od tego poziomu z samego początku od 2001 roku do dzisiaj tę spółkę ma. No niemniej jednak to kupowanie historycznie wysokich wycen ma sens. Z reguły są to spółki silne zarówno fundamentalnie, jak i technicznie, zresztą to też wiecie, że ja nie chcę kupować w nigdy wydmuszek, które wyglądają tylko na wykresie, bo tak naprawdę bym szukał spółek groszowych na New Connect i też by to pasowało, więc tak jakby tu fundamenty też mają znaczenie, to nie może być byle jaka spółka, która nie ma dobrych wyników finansowych i ledwie sobie radzi, ale ktoś pompuje wykres, absolutnie nie, nie o to chodzi, ale zobaczcie sobie w tym momencie na jakim poziomie jesteśmy. Spółka jest ewidentnie w trendzie wzrostowym, ma dosyć modelowe korekty. Miała tutaj korektę. Tutaj akurat ta korekta się przedłużyła. Nie widać tutaj kolejnego wybicia bardzo szybko. Tutaj do 219 spadło. I w tym momencie ja wchodziłem tak, jakby po tym reteście. I oczywiście, jaka jest moja koncepcja? Moja koncepcja jest na przebicie tego szczytu. No, a jak nie tylko y, oczywiście dobicie do 249, ale przebicie go, to jest też odłożenie jakiejś wartości wyżej, powyżej tego wykresu. Czyli oczywiście mój cel y, jest o, co najmniej 250 zł, szczyt historyczny i oczywiście Sky is the limit, jak to mówią, bo. Nigdy nie wiadomo, czy w dalszej perspektywie to nie będzie 270, 280, 290, a kiedyś docelowo nawet kilka set złotych więcej. Na tym cała sztuka polega, jeśli kupujemy spółki silne trendowo i tak naprawdę później pilnujemy, żeby w tym trendzie się poruszały. Jeśli z trendu wypadną, to i my wypadamy. W ramach tej strategii obserwuję jeszcze dwie spółki niestety jedną sytuację przegapiłem. Może to jest też trochę kwestia po prostu tego, jak dużo mam jeszcze innych obowiązków i po prostu nie przyłożyłem się do tego. To jest spółka Kruk. To jest spółka Kruk, jeśli chodzi o oczywiście o tego kruka, nie z biżuterii tylko wierzytelności na rynku. Zobaczcie, gdzie dzisiaj i jak jest kruk. Kruk jest dzisiaj na maksimum historycznym. Natomiast jeszcze niedawno była piękna okazja, żeby zagrać właśnie pod tę strategię. Była to okazja chociażby tutaj korekty. No, niestety było minęło, zobaczcie, wybity szczyt i jedziemy. Dalej, teraz znowu, czekamy na korektę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście te korekty mogą być dłuższe, krótsze, płaskie, bardziej drastyczne. No, niemniej jednak pilnujemy tego trendu i bawimy się tak naprawdę w przesuwanie stop stoplosa, jeśli to zaskoczy. I kolejna spółka, jeśli ktoś oglądał cykl z wapniakiem, wapniak ją kupował dawno temu. Gdyby ją utrzymał, nie wiem czy utrzymał, muszę jej dopytać, to by dzisiaj było fajnie. To jest Amrest i zobaczcie teraz na Amrest maksymalnie od 2005 roku. Strasznie powoli działa, niestety, stuk. Zobaczcie, gdzie jest dzisiaj Amrest. I to kupowanie maksimum historycznego, nie wiem, czy mi się to uda dobrze pokazać na pięciolatce, ale spróbujmy. Zobaczcie, że tak naprawdę przy pięcioletnim wykresie, no ta strategia byłaby tutaj zabójcza, bo wystarczyło w tym momencie kupić maksa historycznego. Ja wiem, że to historycznie wszystko fajnie wygląda na starym wykresie, ale zobaczcie, jaki był tutaj poziom ceny, jeszcze gdzieś poniżej 100 zł natomiast dzisiaj mamy złotych 380 i wystarczyło pilnować trendu. No, ta spółka akurat jest modelowa i e, dochodzi co, coraz lepszych informacji z całego świata, znowu otwierają chyba teraz Pizza Hut w Rosji, ale to może o fundamentach, o takich rzeczach kiedy indziej. No, to są spółki, które obserwuję zgodnie z tą strategią. Takich spółek nie brakuje na polskim rynku, czasami Parkiet albo e, inne serwisy związane z giełdą publikują takie x spółek, które są na maksimach historycznych, i wtedy warto sobie chociażby na podstawie takiego artykułu przejrzeć tych kilka bądź kilkanaście spółek no w okresie hossy liczba tych spółek oczywiście rośnie Portfel 10K miał bardzo udany początek. Teraz jest dopiero pod górkę, bo zaczęły się takie decyzje, kiedy trzeba przed kamerą też powiedzieć, że wyszło się z jakiejś inwestycji na zero, albo gdzieś jest zaliczona strata, albo gdzieś jest zysk dużo mniejszy niż mógłby być teoretycznie. I to jest właśnie ta giełda, którą wielu inwestorów indywidualnych zna dopiero jak zaczyna wchodzić na realny rynek i czasami szarpanie się z samym sobą, jeśli chodzi o podjęcie tej decyzji, więc bardzo się cieszę, że to widzicie i nawet już parę osób gdzieś mi pisało, dlaczego nie sprzedałeś czegoś za ponad 200, skoro 11 bit miał już tyle, po co w ogóle sfrajeżyłeś, dałeś tam 100 zł mniej, zarobiłeś, czy coś takiego, tak giełda działa. Naprawdę chciałbym, żeby każdy umiał kupić na dołku i sprzedać na górce, ale powiedziałbym, że jeśli coś takiego Wam się zdarzy, żeby sprzedać idealnie na górce i Kupić idealnie na dołku, to raczej nie umiejętności, a po prostu szczęście. Mi się kiedyś coś zdarzyło sprzedać idealnie na górce albo kupić idealnie na dołku, no ale to jest na zasadzie, że coś mi się udało dwa czy trzy razy w skali tych setek transakcji zawartych przez ileś lat. Więc to jest raczej dzieło przypadku, niż super umiejętności, więc raczej się tym nie przejmuję. A spółki, które już są poza portfelem, nadal uważam za spółki warte obserwowania i po prostu czekam, bo nikt mi nie zabroni wejść w taką inwestycję jeszcze raz. Oczywiście fajnie byłoby mieć i rację i zyski, ale nie za każdym razem się udaje. W tym momencie miałem zyski yy, i też mniejsze niż miałbym je na początku. Miejmy nadzieję, że następnym razem będę miał i to i to, ale taka jest właśnie giełda. Raz bywa tak, raz bywa tak. Jedyne co mogę zrobić to dostosować się do rynku, bo z rynkiem nigdy tak naprawdę nie wygram. Mam nadzieję, że takie porażki nie będą Was nigdy zrażać do rynku, bo jest to coś absolutnie normalnego. Yy, I... Też jeśli kupujemy spółki bardzo wysoko, czyli właśnie te trendowe na maksimach historycznych i tak dalej, to musimy się z tym liczyć, że tak jakby za naszej kadencji, czyli w czasie, kiedy my będziemy mieć te akcje w portfelu, może być odwrócenie trendu albo korekta tak silna, że weszliśmy tak wysoko, że już widzimy, że zaczyna się jakaś strata. To może się po prostu trafić za naszych czasów. To jest tak jak jesteśmy długi czas inwestorem, i za naszych czasów akurat jest wtedy kryzys. Zdarzyło się, więc tak naprawdę nam pozostaje niedecyzja, co z tym zrobimy, czy szybko utniemy te straty, przeczekamy, kupimy gdzieś taniej, czy w ogóle przeczekamy czas kryzysowy i wejdziemy na przykład po prostu lokatę, obligacje, whatever, żeby tylko ominąć te rynki. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że jak już się kolejny raz nagra to konto, to będzie tam więcej koloru zielonego, bo widzę, że na razie tylko PKO SA z kolorem zielonym, czyli potencjalnym zyskiem do wyjęcia. Ale tam to jest inna historia, bo tam czeka nas jeszcze odcinek o dywidendzie.